Są to ikonki licencji Creative Commons. Licencje Creative Commons opierają się o model pewne prawa zastrzeżone, w przeciwieństwie do prawa autorskiego, które mówi wszystkie prawa zastrzeżone. Jak to działa? Dowolny utwór, który jest w sieci, który chcielibyśmy opublikować, albo który jest już opublikowany na licencjach Creative Commons, będzie oznaczony jedną z tych czterech, czy kompletem któryś z tych czterech ikon, ikon Creative Commons, które są odpowiedzialne za poszczególne pojedyncze warunki. Każdy z utworów, który jest dostępny na której z licencji Creative Commons, można co najmniej kopiować i wykorzystywać go na swojej stronie internetowej, czy go opublikować. Natomiast, i teraz przejdziemy przez wszystkie cztery warunki, z tych licencji możemy zbudować coś więcej. Licencje opierają się po pierwsze o poszanowanie, dobrze trafiam bardzo, o poszanowanie prawa autorskiego osobistego. Mamy tak zwane uznanie autorstwa. Uznanie autorstwa w licencji Creative Commons działa w ten sposób, że kiedy korzystamy z czegoś utworu, co do którego ktoś pozwolił nam go co najmniej skopiować, a pewnie również przetwarzać i modyfikować, musimy opisać, czyj to utwór. Tradycyjnie, tak samo jak do dziś, kiedy piszemy o panu Tadeuszu, mówimy, że jakby jego autorem jest Adam Mickiewicz. Jest to poszanowanie autorstwa, jest to podstawowe prawo autorskie. Nie możemy nigdy o tym zapomnieć, tego prawa nie można się też pozbyć i nawet autor nie może się tego pozbyć. Chodzi wyłącznie o to, żeby wiedzieć, kto jest autorem i uznać jego wkład pracy, to, że to on coś wymyślił czy stworzył po raz pierwszy. Także podstawą licencji Creative Commons za każdym razem będzie uznanie autorstwa. Zaraz obok mamy warunek na warunkach niekomercyjnych, który będzie mówił o tym, czy dany utwór można, bądź nie można korzystać z niego komercyjnie. Co dalej? Będziemy mieli licencję z warunkami bez utworów zależnych, która mówi, że dany utwór można wykorzystywać tylko w oryginale, ale jeśli nie mamy tego warunku, oznacza to również, że możemy taki utwór modyfikować. Czyli możemy go przetwarzać, możemy go remiksować, możemy na przykład film, który jest w ten sposób dostępny, pociąć na fragmenty, ułożyć jeszcze raz. I ostatni warunek uznania na tych samych warunkach. Jeżeli kojarzą Państwo, w jaki sposób działa Wikipedia, każdy artykuł z Wikipedii, czy dostępny na Wikipedii, można skopiować, można go nawet komercyjnie wykorzystywać, ale musimy go w wolny sposób udostępniać dalej. To znaczy, jeżeli modyfikujemy Wikipedię, czy korzystamy z artykułów, korzystamy z materiałów graficznych z Wikipedii, nie możemy zabezpieczyć na nowo innym prawem autorskim tych materiałów. One muszą być zawsze wolne. Jest to warunek copyleft, który też jest warunkiem, który ma wspierać wolną kulturę. No dobrze, to było pewnie dosyć skomplikowane, dlatego teraz przejdziemy przez przykłady bardziej praktyczne. Chciałbym pokazać Państwu wszystkie licencje, które można zbudować w tych czterech warunkach, z kilkoma przykładami zasobów, które być może Państwo nawet znają. Takim najbardziej prostym wyjaśnieniem, jak działa licencja Creative Commons, może być fragment tego plakatu. Plakat zresztą mogą Państwo kiedyś zobaczyć pewnie podczas szkolenia albo jakichś projektów również w Fundacji Nowoczesna Polska albo w wielu bibliotekach. Można też do nas napisać mailowo i wysyłamy takie plakaty w wersji drukowanej. Te plakaty i te, które pokazywałem wcześniej dotyczące dozwolonego użytku. Dobrze, ale wróćmy do tego, jak działają licencje. Widzą Państwo tutaj po pierwsze oznakowanie licencji, skrót CC BY, to jest angielskojęzyczny skrót od uznania autorstwa. Jeżeli zobaczymy taki skrót albo ikonkę w sieci Creative Commons uznania autorstwa, będzie to oznaczało, że z takiego utworu można po pierwsze, można go kopiować, po drugie można go remiksować, można go przetwarzać, można go rozpowszechniać, czyli wrzucać na swoją stronę, wrzucać do sieci na inne strony, zarówno w wersji oryginalnej, jak i zmodyfikowanej. Można go wykonywać, czyli na przykład wyświetlać go w telewizji, można go adaptować, czy można go również wykorzystywać w innej formie. O ile uznamy autorstwo, to znaczy podamy, kto jest autorem. Gdybym ja był autorem na przykład tej prezentacji, a jestem, i chcieliby Państwo z niej skorzystać kiedyś na swoim szkoleniu, to wystarczy, co muszą Państwo zrobić, nie muszą Państwo do mnie dzwonić, pytać mnie mailowo, wystarczy, żeby podać informację o tym, że ja stworzyłem oryginalną prezentację i już mieszczą się Państwo w ramach licencji, czyli możecie wykorzystać ten materiał edukacyjny do dowolnych celów, których potrzebujecie, o ile zachowacie informację o tym, że to ja jestem autorem. Druga licencja, o której chciałem powiedzieć, to jest licencja Creative Commons uznania autorstwa w tych samych warunkach. Tu zadałbym pytanie w klasycznej sytuacji, czy znają Państwo jakiś materiał, który jest na nich dostępny i nawet jeśli tego nie wiecie, to codziennie z niego korzystacie. Korzystają na pewno wszyscy użytkownicy Waszych bibliotek, każdy uczeń i każdy nauczyciel w Polsce, to jest Wikipedia. Wikipedia, która jest pewnie pierwszą albo drugą najpopularniejszą stroną edukacyjną w tym kraju, czy tego chcemy, czy nie. Jest bardzo popularna, użytkowana przez wszystkich i to bardzo, bardzo
intensywnie nawet na co dzień. Rzadko na to zwracamy uwagę i często o tym zapominamy. Wikipedia jest tak zwaną wolną encyklopedią. Wolną nie tylko dlatego, że jest dostępna za darmo i że możemy z niej skorzystać swobodnie przez internet, ale też dlatego, że Wikipedia jest wolna prawno autorsko. Jest dostępna na takiej właśnie licencji, która pozwala na kopiowanie Wikipedii, modyfikowanie jej treści, dodawanie do niej nowych treści, o ile za każdym razem będziemy podawać informacje po pierwsze o autorach artykułów, które są dostępne na Wikipedii, i za każdym razem, kiedy będziemy modyfikować jakieś treści z Wikipedii, czyli na przykład tworzyć na jej bazie, na bazie kilku artykułów, które tam znaleźliśmy, scenariusz lekcji albo jakąś prezentację czy materiał multimedialny, cokolwiek, musimy również zachować tą wolną licencję, na której jest dostępna Wikipedia. To jest bardzo przydatne. Zresztą robimy to na co dzień, to, że z Wikipedii można korzystać swobodnie, zwykle wiemy i czujemy na co dzień, natomiast rzadko wiemy dokładnie, w jaki sposób działa to prawo autorskie.